A zaczynamy od minionej sesji Rady Powiatu, podczas której przyjęto budżet na 2017 rok, a konkretnie od jednego z zaplanowanych do realizacji zadania, którym jest wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Na jakim obecnie etapie jest procedura powołania go w naszym mieście? Już w 2015 roku na sesji Rady Powiatu radna Teresa Frenzel zaproponowała, by w Raciborzu powołać zespół orzekający o niepełnosprawności. Parę miesięcy później wtórował jej radny miasta Wiesław Szczygielski. Dzisiaj sprawa wygląda następująco. Aktualnie czekamy na informację od wojewody, jeżeli chodzi o wyrażenie zgody, przy czym trochę się musimy uzbroić w cierpliwość, a to z tego względu, że wojewoda wystąpił do prezydenta Rybnika z prośbą o opinię w sprawie zespołu. Przypomnę, że aktualnie jesteśmy w ramach rybnickiego zespołu, stąd to pismo wojewody. A druga rzecz, zgodnie z przepisami, musi wystąpić do Rzecznika Praw Osób Niepełnosprawnych. Zgodę wydaje wojewoda. Te dwie opinie nie są jakby wiążące. Na zgodę starostwo oczekuje do końca lutego. W dalszej kolejności nastąpi remont i dostosowanie miejsca na potrzeby zespołu, na które z budżetu powiatu przeznaczono 150 tysięcy złotych. Chcielibyśmy najwcześniej, jeżeli wszystko ruszy zgodnie z procedurą, i tutaj mówię o lutym, że dostaniemy tą zgodę, tak żebyśmy mieli te 4 miesiące na przygotowanie całości, że z dniem 1 lipca zespół rozpocząłby funkcjonowanie u nas. Dodajmy, że zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w Raciborzu miałby funkcjonować w szpitalu na Gamowskiej, gdzie przy pomocy dyrekcji placówki już skompletowano kadrę i wydzielono odpowiednie pomieszczenia.